Hej, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj jest czwartek, ostatni dzień już czerwca. Jutro już będzie lipiec, czyli miesiąc już takie typowo wakacyjny. Jest godzina w 10:30, słuchajcie. A my dalej jesteśmy w domu. Znowu nigdzie nie byliśmy, w sensie, że nie poszliśmy na basen. I w ogóle nasze plany uległy zmianie, bo mały cały czas ma taki, słuchajcie, ten stan. To może nie jest nawet jeszcze gorączka u dziecka, bo on ma maksymalnie 37,6, a tak zazwyczaj 37,3, ale wiecie, jest cały po prostu taki ciepły i wolałabym po prostu z nim nigdzie nie chodzić, nie narażać go na jakieś takie dodatkowe, wiecie, bodźce, żeby on się też po prostu nie męczył. Mieliśmy dzisiaj jechać do mojej teściowej na noc, ale chyba po prostu staniemy w domu, czyli wszystkie plany, które jakieś takie mieliśmy, chcieliśmy iść właśnie na basen, jechać do teściowej i nad morze. No niestety akurat cały ten kilkudniowy urlop mojego męża będziemy musieli spędzić po prostu w domu, nigdzie nie będziemy wychodzić, żeby on po prostu doszedł do siebie. Wiecie co, wydaje mi się, że tutaj tak, gdzie jak gdyby ten kiełek na dole, robiła się taka kulka. Ja tak myślałam sobie, że to właśnie jest w ogóle ten taki stan trochę podwyższonej temperatury. Jest to dlatego, że coś ze względu na ząbkowanie. Dzisiaj wyskoczyła mu tutaj właśnie taka kulka i dzisiaj jest trochę bardziej już marudny. W nocy też tak, wiecie, przebudza się ogólnie. Także no nie wiem, zobaczymy, co będzie dzisiaj dalej, co będzie jutro. Podawaliśmy mu oczywiście syropek taki przeciwgorączkowy i wtedy ta temperatura mu fajnie spadała i wtedy już był taki, wiecie, taki fajniejszy, taki inny, taki po prostu normalny. Czyli co, w planach dzisiaj znowu siedzimy w domu. Ja paznokci sobie wczoraj nie robiłam, nie chciało mi się bardzo. Stwierdziłam, że jeszcze one, wiecie, nie mają jakiegoś takiego bardzo dużego odrostu i tak dalej, chociaż no w stanie są ogólnie bardzo dobrym, ja je mam już 2 tygodnie, ale po prostu mi się nie chciało i nie wiem, może zrobię to dziś, a może po prostu dopiero w przyszłym tygodniu, ale to już myślałam, że odrosty będą wtedy mega gigantyczne. Dzisiaj, słuchajcie, spodziewam się jednej lub dwóch paczek z Lulalove. Zobaczymy, czy dojdą, bo przyszły do mnie, wiecie, SMS-y i z tego tak wychodzi, że powinny być dzisiaj. Zobaczymy. Dzisiaj u nas pogoda jest już, słuchajcie, znowu zaczęło być ciepło, bardzo ciepło i gorąco, że znowu mam pozasłaniane okna i pozamykane tutaj też drzwi balkonowe, okna i tak dalej, i chodzi sobie wiatrak. Czyli tak, to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Aha, wczoraj w ogóle siedziałam trochę na laptopie, bo chodzi za mną, słuchajcie, żeby zmienić sobie telefon. Ja mam iPhone'a 4S i mam go już 2 lata. I chodzi za mną, żeby zmienić sobie właśnie na 6S. I tak nie wiem w ogóle, no ciągle gdzieś tam się rozglądam, szukam, ile on kosztuje. Ja najczęściej kupuję telefony w normalnych takich sklepach typu MediaMarkt i tak dalej. A teraz się zastanawiam, bo on gdzieś na przykład na Allegro, w takich sklepach na Allegro, czy w ogóle sklepach internetowych jest sporo tańszy, nawet do 800 zł. Także no nie wiem, zastanawiam się grubo, ten swój oczywiście będę chciała wtedy sprzedać i zobaczymy. To co chciałam powiedzieć, no i chyba tyle na chwilę obecną. Ostatnio, słuchajcie, w Pepco
na tych wyprzedażach, które już trwają, udało dorwać mi się takie te świeczniki. One mi się już podobały jakiś czas temu i zamierzałam je kupić. Ja w ogóle mam, to jest takie jakby poździerane, wiecie, kawałki srebra i tak dalej. I ja z tej serii mam, z takiej serii mam kielichy i też jeden świecznik, który stoi w dużym pokoju. I one oryginalnie kosztowały właśnie 10 zł i były przycenione na piątkę. Kupiłam takie dwa i mam takie świeczki też z Pepco, to są takie po prostu srebrne. I tutaj sobie postawiłam je w sypialni. Tutaj mam też takie, to są po prostu takie czarne lampki z takiego sklepu Flow. Dzisiaj pozabierałam stąd kwiaty, bo tutaj stały takie po prostu zielone kwiaty, takie bardziej rośliny, ale one już mi się całkowicie posuszyły i teraz wymieniam te kwiaty i pozabierałam. Tutaj będą stały jeszcze właśnie dodatkowo kwiaty. Wydaje mi się, że całkiem spoko to pasuje do klimatu naszej sypialni. Tak mniej więcej się to prezentuje i tutaj będą stały jeszcze dwa i trzy, nie wiem, jakoś te trzy kwiaty tutaj wkomponuję. Jak będą już kwiaty, to wtedy może Wam pokażę, może będę nagrywała też vloga, jak to wygląda. Jest już czwartkowy wieczór, bo jest w pół do ósmej, czyli w pół do dwudziestej. Zostało półtorej godziny, słuchajcie, do meczu, bo chyba mówiłam o tym, także z czwartek jest dzień meczu Polski z Portugalią. Oczywiście emocje sięgają już zenitu i tak dalej. Powiem Wam szczerze, że to był dzień, który nas spędziliśmy w domu, bo tak jak Wam mówiłam wcześniej, mały taki jest, wiecie, trochę ma taki stan 37 i tam i 3 i 4, ale był bardzo, bardzo marudny i to był męczący dzień i dla niego i dla nas. Na szczęście nie było dzisiaj jakoś bardzo gorąco, chociaż było gorąco, ale my w ogóle, że tak powiem, nie wychodziliśmy na dwór, także nie doświadczaliśmy tego ciepła, które było na dworze, tylko to, które mamy tutaj po prostu w domu. Jest już trochę lepiej, podawałam mu ten syropek i bufen i też czopka, teraz na noc mu dałam Viburcol. To jest lek homeopatyczny, dlatego można podawać go razem właśnie z ibuprofenem. Po tym ibuprofenie ta temperatura mu spadała, teraz już jest w ogóle lepiej, ale przez to też tak trochę gorzej śpi, w sensie, że bardzo się rzuca i nie może tak do końca zasnąć i nie spał praktycznie od godziny 15 do teraz, praktycznie nie spał, bo jak miał tą drzemkę o 17, to przez całą godzinę, jak go próbowałam, to on tak zasypiał, na 5 minut rzucał się, budził, po chwili znowu go usypiałam i tak naprawdę sobie nie pospał, dlatego to też był ciężki dzień dla niego, ciężki dzień dla nas, ale no już teraz Adrian, mój Adrian poszedł go usypiać i mam nadzieję, że teraz szybciej zaśnie, żeby się też regenerował, bo jednak sen jest bardzo dobrym lekarstwem na wszelkie choroby, jak ktokolwiek się źle czuje, to właśnie sen jest dobrym lekarstwem. A my, słuchajcie, na mecz, właściwie nie na mecz, bo zjemy już to przed meczem, zamówiliśmy sobie pizzę i właśnie przed chwilką ją odebrałam. Tadam! Kukurydza, kurczaki, brokuły. Bardzo mało tych brokułków i bardzo mało tego kurczaka. Ale my bardzo jakoś lubimy naprawdę tą pizzę. W ogóle pizzy nie jadłam już. Matko Boska. Nie wiem, powiem szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam pizzę. W ogóle no jakiegokolwiek tam, chociaż nie jadłam w takiej burgerowni burgera jakiś czas temu. Dwa tygodnie temu chyba, dwa tygodnie temu w niedzielę. Ale burgery jeszcze akurat w trakcie diety, same burgery. Ja nawet mam w swojej diecie raz w tygodniu, że mogę zjeść takiego burgera. Mam tam oczywiście wszystko wyliczone, ile czego można. Bułka zastępuje węglowodany w postaci jakichś tam fetek i tak dalej, bo do posiłku mam też normalnie takie węglowodany. A pizzy już nie pamiętam, kiedy jadłam. A ponieważ teraz będę przechodziła już, słuchajcie, na taką... to jest dalej ta sama dieta, tylko będę obniżała sobie węglowodany i od poniedziałku będę miała jeszcze mniej węglowodanów, że do trzeciego posiłku już nie będę jadła węglowodanów. No to na takie, wiecie, trochę zawsze jak właśnie przechodzę na jakieś takie diety, to sobie wtedy coś takiego zjadam, żeby potem dłużej czuć tego smak. Ogólnie pizzę
Bardzo lubię, jakoś średnio przepadam za kebabami. To chyba, słuchajcie, tyle, co będę nagrywała z dzisiaj. Pożegnam się już z Wami. Zacznę nagrywać też jutro. Zobaczymy, jak jutro potoczy się nasz dzień, bo oczywiście na jutro też mamy plany, bo mieliśmy zaplanowany każdy dzień tego urlopu mojego męża. Na jutro też mamy plany, ale to wszystko oczywiście teraz zależy od tego, jak będzie czuł się Alan. No i ja Was będę oczywiście informowała na bieżąco, bo będę Was zabierała ze sobą, jak będziemy gdzieś jechać. To tyle i do jutra.